teraz w WZL-2 mieliśmy po raz pierwszy samolot F-16C, jak widać, czyli wersję jednomiejscową, na obsługach okresowych 400-godzinnych, tak zwanych FACE. Wykonywaliśmy przegląd praktycznie wszystkich systemów w mniejszym lub większym stopniu, podwozia, układu sterowania, instalacji elektrycznej i innych systemów ważnych dla bezpieczeństwa lotu i dla wypełnienia zadań bojowych przez ten samolot. Tutaj nasz wydział ma najwięcej doświadczenia z samolotami C-130, ale wielu mechaników, którzy uczestniczyli tutaj, kontrolerów i inżynierów, którzy uczestniczyli w tym procesie, dysponuje doświadczeniami także z techniki radzieckiej. Zdobywali swoje szlify na migach 29, także nie było to uczenie się całej techniki lotniczej od nowa, ale pogłębianie wiedzy i poznawanie specyfiki tego konkretnie samolotu. Główną różnicą na przykład w układzie sterowania jest to, że jest fly-by-wire. Tu nie mamy cięgieł popychaczy, które fizycznie oddziaływują na siłowniki hydrauliczne, tylko mamy wszystko wyliczane przez komputer i przesyłane po prostu elektrycznie, przewodowo do już mechanizmów wykonawczych. Pomoc Zedalusa była tutaj bezcenna, dlatego że byli naszymi instruktorami, naszymi mentorami, uczyli nas specyfiki tego samolotu, uczyli nas budowy systemów i tego, jak, w jaki sposób moglibyśmy te prace poukładać. Największym wyzwaniem było tutaj właśnie odpowiednie uszeregowanie w kolejności wykonywanych prac. Tak, aby to się ułożyło w pewną logiczną całość, żeby ludzie nawzajem nie wchodzili sobie w drogę, żeby ta praca po prostu przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Zedalus Aviation Group is supporting military aviation. And we are providing type courses on military planes. F-16 is one of them. We have provided type courses, theoretically type courses, to WZL and the classroom courses. And we have provided on-the-job training during the maintenance we have performed on this plane. The phase maintenance, 400-hour phase maintenance, we call it. We have provided ground support equipment, all the testing equipment and consumables and all the items we replaced during the large maintenance interval, the 400 hours. I've experienced a very good relationship with the guys here and. I think this company has a lot of potential. They have a lot of qualified, competent mechanics, which have a background on other fighter planes, other fighter jets, and I think F-16 will be a future for them. There's a lot of maintenance coming up, depot maintenance. The flight hours of these planes are accumulating, and in a certain at a certain time frame, there is larger structural items that needs to be replaced. And I think WZL is a good partner to perform these tasks in the future.